No cześć, słuchaj, jest godzina piąta, mi już się nie chce spać, więc po prostu wstałem i stwierdziłem, że sobie zrobię herbatę i sobie pogadamy. Co ty na to? Wczoraj miałem urodziny, więc była gruba impreza, nawaliłem się, zaraz ci powiem. Zobacz. Wypiłem dokładnie pół desperadosa, nawet go nie wypiłem, nawet go nie dopiłem. Zostawiłem resztę na jutro, na następny dzień. Będzie ekonomicznie, będzie impreza dwudniowa. Naprawdę cię nie kłamię, bo tu nie ma nic więcej. Wczoraj sobie chińszczyznę zamówiłem, zaraz ci później powiem, o co chodzi. Dobra, robimy tą herbatę. Z wczoraj jeszcze nie dopito. To sobie później zrobimy z tego jakiegoś energy drinka. Herbatę zostawimy. Prawie do pełna musi być. Musi być. Teraz walimy to. I już po prostu czekamy, aż się zaparzy. Dobra, tak się tu usadowię. Musiałem sobie światło przynieść, bo trochę ciemno jest. Muszę tutaj sobie doświetlić, bo ta kamera nie za bardzo dobrze zbiera światło. Także tak jak mówiłem, wczoraj impreza urodzinowa była naprawdę gruba. Musiałem sobie zamówić trochę Chińczyka, bo przecież nie było mnie w domu, nie? No tą lodówkę miałem pustą. Miałem trochę awokado i trochę boczku. No a jak przyjechałem, no to już sklepy były zamknięte, bo już była niedziela przecież. Więc nie mogłem sobie za bardzo. No ale tam jadłem steka wczoraj, ale kupiłem steki w Biedronce, bo nie mogłem żadnych znaleźć. Ten w mięsnym i nie był dobry. Entryko, ale nie był dobry. Nie zjadłem go. Więc sobie zamówiłem chińszczyznę. Wam powiem, co sobie zamówiłem. Pekińską zupę, wonton soupę, czyli taki rosołek z takimi kluskami i jakiś pepper beef. I normalnie 317 koron za dowóz wyszło 70 koron, czyli jakieś 400... 200 zł taki Chińczyk, pięknie. Nie, tak wam mówię, bo zwykle ludzie się łapią za głowę, gdy słyszą, ile my tutaj płacimy. Tak, my tutaj tak płacimy. Nas tak stać. No i położyłem się w ogóle, testuję tą aplikację do spania. Wczoraj to pokazywałem na YouTubie, że można zarabiać niby na spanie. To znaczy oni tą datę wykorzystują do tam jakichś badań, no i nam płacą w jakichś tokenach i tam jest launchpad na Bitgecie, ale to krypto rzeczy, to nie wiem, czy was interesuje. Jak coś, to zapraszam na tamten kanał Michał Lewicz, ja tam się zwykle zajmuję takimi rzeczami. No i się położyłem, w ogóle położyłem się za późno, bo tak jak mówiłem, była impreza. Piłem alkohol, chociaż nie powinienem, bo robiłem tatuaż, ale to no pół wypiłem i no nie wiem, jakoś mi... Lubię Desperadosa, bo chyba moje ulubione piwo, ale jakoś, nie wiem, zbrzydło mi już. Może już mnie zbrzydło, nie wiem. Ale nie dopiłem, bo idę spać. Koszulka brudna, jeszcze się nie kąpałem, bo... No bo właśnie, kontynuujmy. Położyłem się jakoś 12, no i usnąłem. Ale się obudziłem i zacząłem tam o czymś myśleć, no to mówię, dobra, to jak już się obudziłem, to zacznę medytować, bo to jest taki stan, w którym można się wprowadzić łatwo sen. Ja na przykład jak mam wieczorną medytację, to bardzo często ją robię w łóżku, bo usypiam przy niej. To jest w sumie normalne, nie? No i mówię, to jak zacznę sobie medytować, to odpłynę po prostu i usnę. No ale tak siedzę, leżę tam 2 godziny,
No i nie za bardzo mi idzie to spanie i zaczynają się. Znaczy, mam taką mantrę. Nie wiem, czy stosujecie medytację. Ja akurat stosuję VM, to jest medytacja buddyjska chyba. I no, polega tam na powtarzaniu takiej mantry. Mantra nie ma za bardzo jakiegoś naładowania emocjonalnego. Mantra ma znaczyć nic. No i ja używam ostatnio mantry tic-tac-toe i chuj. Po prostu ma to się rymować i ma to być takie w miarę, ma to uspokajać twój mózg, ma to wprawiać w taki rytm i ten rytm właśnie po prostu wycisza cię, czyści ci tam wszystko, pozwala oczyścić swój cały umysł, nie? No, więc zaczynam już mieć te pomysły i kurde, zaraz wam pokażę, co wymyśliłem. Wideo na jutro. Nagrasz update z listingu AGI i nagrasz wideo o bezpieczeństwie i będziesz odbierał ten airdrop AGI, ale ten nie ten drugi. Airdrop AGI, ten skamerski airdrop AGI, znaczy ten, co nie jest skamerski, ale pokażesz, że to nie jest skamerski i odbierzesz go normalnie na wizji, zastosuj to www, które dostałeś od tego ziomka i też możesz pociągnąć temat bezpieczeństwa i jakoś to fajnie ugrać, żeby było zajebiście i ten. I wierzę, że ogarniesz. No, pozdro. No od razu wiem, co mam robić, no. Ja myślę, jeszcze mam jedną, ale nie wiem, czy wam mogę ją puścić. Puszczę, a jak coś, to wytnę. A i mam pomysł na Q&A jeszcze, byś zrobił w weekend. Zrobimy Q&A, ale to chyba nie będzie Q&A do nas, tylko do Lucy. Zrobimy Q&A z Lucy i Lucy będzie rozdawać siano. I zrobimy to tak, że podepniemy pod jeden portfel i będziemy. Bo Lucy może robić transakcje. Ludzie zadawać fajne pytania, to będziemy kopiować ich portfele i żeby Lucy im wysyłała siano. I to tak zrobimy. Pokażemy, jak działają AI human beings z tego, z Delizium. I jeszcze nagonimy. Może jeszcze jakiegoś noda sprzedamy, nie wiadomo. Główka pracuje. No i wiecie, i właśnie jak się medytuje, to zaczyna się mieć takie pomysły. No to ja już mówię, jak ja już zaczynam nagrywać, to chyba jest bez sensu już tam leżeć, już nie ma się co oszukiwać, idziemy zrobić tą herbatę, nie? Właśnie, idę po herbatę. Dobra. Tak sobie siedzę za świeczuszką. Używam takich świeczek zapasowych. Iman Gacy chyba mi to sprzedał, że fajnie jest właśnie z takimi świeczkami zapachowymi z rana sobie posiedzieć. Lubię fajne zapachy w ogóle. Kto nie lubi zresztą? A! Bo ta aplikacja do spania i ktoś tam napisał, że czeka na aplikację, kiedy będzie shit to earn, nie? Że ten... I mi się przypomniało, że była laska, która pierdziała do tych słoików, która sprzedawała swoje pierdy, nie? No i że normalnie demand, ludzie tak chcieli to kupować, że nie wyrabiała z produkcją i aż sobie jelita poczyściła, bo no człowiek nie jest stworzony do takich rzeczy, no. A tak to ogólnie w Gdańsku fajnie, fajne mięso, dobre steki. Zjadłem wam z 4 kilo mięsa, z drugie 4 przywiozłem tutaj. Generalnie no co, no pojechałem się trochę najeść. Pojechałem sobie trochę też na zakupy. Coś tam chciałem załatwić. Zrobiłem sobie tatuaż, nie będę wam teraz pokazywał, bo mi się nie chce tego ściągać. Pokazywałem wam ostatnio chyba, nie? Czy nie? Chyba nie, nie wiem. Ale to był zabomblowany. Wczoraj go dopiero ściągnąłem. W ogóle ten tatuaż chyba ma też działanie, jakiś ma wpływ na moje samopoczucie i działanie. Odkleja się ostatnio i to mocno. Zresztą no widzicie, że siedzę o 5 rano, nagrywam vloga. No, rzeczy się dzieją dziwne i też zauważyłem, bo nagrywam takie wideo w ogóle. W Gdańsku nagrywałem bardzo dużo wideo, złapałem się, że w pewnym momencie to szedłem z dwoma kamerami, a już myślałem o trzecim wideo, nie? Bo tu mam jedną kamerę, tu mam drugą kamerę, a już myślałem, co nagram na trzeciej kamerze w laptopie, jak wrócę do hotelu. Znaczy do hostelu, bo w ostatni dzień musiałem się w ogóle wynieść z hotelu.
Bo ja byłem w Skandiku, nie? A w Skandiku ja jestem niby jeszcze pracownikiem Skandika, więc mam zniżkę pracowniczą. Więc tam chyba miałem ze 160 zł za dobę, więc elegancko. Bardzo tanioszka, dobry standard, 4 gwiazdki, bardzo dobre śniadania. Ja polecam Skandik, ja jestem zadowolony. Mogę Wam załatwić zniżkę 25%, tylko żeby nie było Was zbyt wiele, bo to jest taka rodzinna i dla przyjaciół, nie? No i ten. No i, ale brakło na jeden dzień, na ostatni dzień wyjazdu nie mogłem tam być, bo by mnie musieli do jakiegoś innego pokoju dać czy coś i bym musiał zapłacić całą cenę. No to wolałem po prostu przenieść się na ostatni dzień gdzieś indziej. I ja nie patrzyłem na te zdjęcia, tylko patrzyłem na lokalizację, bo nie chciało mi się chodzić, bo już miałem tą drugą torbę. Ja zwykle jeżdżę z plecakiem, a miałem już drugą torbę. No to mówię, nie będę łaził, tylko gdzieś tam blisko. No i się okazało, że to był taki hostel. Taki hostel jak jakby dla Ukraińców czy coś. Ja tam miałem pokój na 4 osoby, były 4 łóżka, ale ja byłem tam sam, nie? No internet był słaby i nie dało się tam nic nagrać, więc coś tam się udało nagrać, ale wtedy no, było mniej materiału po prostu, że tak powiem. Chociaż i tak wydaje mi się, że ilościowo to jest tego dość sporo. Staram się, żeby jakościowo też było dość dużo, no ale czasami też są fuck-upy. No jak się tyle robi, to niestety nie da się robić wszystkiego idealnie i właśnie to wideo, które robię, jestem nim bardzo podjarany. To nie jest w ogóle mój pomysł. Pomysł skroiłem od takiego gościa na Twitterze, ale go tam spropsuję, bo trzeba po prostu, wdzięczny jestem za taki pomysł, bo bez niego bym ja tego nie zrobił. Na początku tam się wzorowałem bardzo nim, ale jak już później odpaliłem, to zacząłem sam pisać te rzeczy. I myślę, że będzie fajnie, tylko jeszcze muszę, no chyba jestem gdzieś tak w połowie, mi się wydaje. Wczoraj właśnie przeglądałem te materiały, także zobaczymy, ile tego tam wyjdzie. Ale będzie bardzo fajne wideo i naprawdę chyba nie ma nic lepszego, niż no tak właśnie stanąć przed lustrem albo przed kamerą, jak ja teraz, jak ja właśnie na tym wideo i powiedzieć te rzeczy, które ja tam mówię, bo to będą naprawdę wartościowe rzeczy. To jest taka deklaracja przed samym sobą, więc wiesz, no jak mówisz to w ten sposób, tak do lustra, na wideo, a później się tego nie trzymasz, no to trochę lipa, nie? Znaczy, to są takie rzeczy, które zresztą zobaczycie, to musicie obejrzeć, to wtedy będziecie wiedzieć. No tak, to nie mogą co wam mówić. W ogóle na lotnisku też były jaja, cały ten, mówię wam, jaja są jak nic. Są takie rzeczy, się dzieją na ziemi, że ja tego po prostu nie ogarniam. Nawet zacząłem kręcić ten, jak to się mówi, jest takie teorie spiskowe to nazywają, żeby to zdyskredytować, ale ja nie wiem, czy to są teorie spiskowe. Ja wydaje mi się, że to są jakieś legendy, może to jest jakaś zapomniana historia, na tym mówią, co tak naprawdę stało się na ziemi i no, ja tego nie wiem. Tego szukam, mam dużo pytań, po prostu dużo rzeczy mi się nie zgadza. Moment, się może napiję tej herbaty, chociaż chyba jest jeszcze gorąca. Gorąca, no. Bo gada mi mnie zaschło w gardle i dlatego. Na tym lotnisku w ogóle miałem akcję z jedną laską, z jedną dupą, z jedną dziewczyną po prostu, już chłopakom to mówiłem. To był chyba bliski kontakt z Illuminati, bez kitu. Normalnie nie wiem, ale ta dziewczyna miała taką dziwną aurę. Miała, to nie była taka mroczna, ale bardzo potężna. Właśnie jak leżałem, to doszedłem do tego, że ta laska miała aurę rycerza Jedi. Naprawdę. I na początku nie zwracałem na niej uwagi, w ogóle to trochę spaliłem teraz, ale zacznijmy od początku. Idę sobie normalnie na lotnisku, tam sobie trochę posiedziałem, idę, przechodzę przez te wszystkie security gate'y, idę tam sobie na duty, wziąłem sobie 200 Jägera, nie? No niby ten tatuaż, ale 200 na spanie musi być. Wziąłem sobie kolkę, wiadomo co będę robił. Idę, znalazłem ten, bramkę, jestem generalnie bardzo wcześnie. Jest tam mało osób, więc jest dużo miejsca. Widzę, że siedzi laska, nie? Tam ma dwa, jest odgrodzona plecakiem i są dwa miejsca wolne. Elegancko akurat dla mnie.
Tylko, że ja swój plecak położyłem z boku, że tutaj jeszcze było jedno wolne miejsce, był jej plecak i ona. Ja byłem kulturalny i nie chciałem stawiać na siedzeniu, niech sobie ktoś usiądzie, nie? No i ten. No i elegancko sobie robię tego drinka. Miałem termos, z termosa wypiłem wodę, nalałem sobie tego, tamten. Idę wyrzucić butelkę. Pamiętam, że tą butelką był pusty kosz i po prostu tak nią elegancko tam zajebałem, że wszyscy słyszeli, że to była szklana butelka, nawet ja w słuchawkach to słyszałem. Elegancko. Robimy wszystko na legal. Przecież się nie wstydzimy, ja wiem, kim jestem, nie? No to ten. Sobie robię tego drinka, spróbowałem elegancko. Ona wstaje, mówi tu, żebym jej przypilnował torbę, nie? Po angielsku mówi. No, mówi spoko. No i ja coś tam zajęty w telefonie i przyszła laska i tak obeszła i usiadła na jej miejscu tam ze strony tego plecaka. A mówię, już dobra, siadaj, tu jest wolne miejsce, sobie usiądzie tam, no co. No i ona wraca, mówię, sorry, nie zauważyłem, mówię, musisz usiąść tutaj, teraz jesteś moją żoną i tyle. Mówię, siadaj. Ona się śmieje, ja się śmieję, dobra. Każdy zajęty swoimi sprawami. No i w końcu przychodzi ten boarding, mówię, to się wysikam, bo co będę z tym, z bagażem leciał niepotrzebnym, nie? No i a że ona już jest moją żoną, no to chyba jej nie muszę mówić, żeby zerknęła też na mój bagaż, nie? Zresztą dopiero ludzie co wstają, to chyba nie będzie zaraz szła pierwsza. Zresztą ja mam priority, to ja będę szedł pierwszy. No ale wracam, a jej nie ma i moja torba leży sama. Mówię, no nie. No to dobra, biorę tam, skoro mam te priority, to idę, się tam wbiję, nie? Wszedłem elegancko, no i dorwałem ją gdzieś na schodach, mówię, co mnie zostawiłaś, mówię, już, skoro jesteśmy w związku, to powinnaś mi pilnować torby, a mnie zostawiłaś sama. Ona nie widziała coś tam, nie pamiętam, co mi wtedy powiedziała. No i tak w ogóle laska dziwnie wyglądała, była taką, wyglądała na turystkę, nie? No i się jej tam pytam, gdzie lecisz, bo raczej twoje ubrania nie wskazują, jakbyś wiedziała, gdzie lecisz. No bo była naprawdę ubrana zwiewnie, że tak powiem. No i okazało się, że jest z Bali. A Marek jest na Bali. Ja chciałem lecieć na Bali, mówię, a Bali, zazdro, że z Bali, nie? No i tam gadamy coś tam. Mówię, po co my mamy to priority? Skoro i tak musimy tutaj siedzieć i czekać, nie? A ona mówi... Nie, ona nic mi nie powiedziała, tylko zrobiła coś takiego. Szturchnęła mnie i powiedziała: Excuse me, could you please open the doors? Oni się na nią spojrzeli, ona im pomachała. Oni jeden na drugiego i otworzyli kurwa te drzwi. Mówię, co tu jest? Ona się do mnie mówi. You see, if you want something, you just have to ask and you're gonna get it. Mówię, no dobra, to idziemy, nie? Zajebisty współtowarzysz, kurwa, tak możemy podróżować. No idziemy. I tamten, ona mówi, że jedzie tam do rodziny, że jest z Niemczech. Mówię, Jezu, nie była w ogóle za bardzo ładna, nie zwracałem na niej uwagi. To nie chodzi o to, że była atrakcyjna i podrywam tutaj jakąś dupę. Bo tak jak w ogóle nie zwróciłbym na niej uwagi. I jeszcze z Niemiec to już w ogóle nie chcę mieć z takimi ludźmi do czynienia. Ale słuchajcie, wchodzimy do tego samolotu, ona idzie przodem, ja idę tyłem, bo mam na samym końcu, ona pewnie ma na samym początku, skoro ma to priority, nie? I już później jej nie widziałem. No i później wychodzę tam, ten, ja jadę busem, bo nie mieszkam za daleko. Czekam sobie 10 minut. Chłopaki atakiem jakieś stali, mówię, chłopaki, popilnujcie torby, idę siku, nie? Teraz im powiedziałem, żeby nie było lipy. No i wracam, a właśnie, wychodzę z tego lotniska, patrzę, stoi Bentley pod samym lotniskiem. A pamiętacie, że to lotnisko się spaliło i jeszcze tam je odbudowują. I pod to lotnisko, tam już nie wolno podjeżdżać w ogóle. Tam teraz jest zupełnie zagrodzone, tam już nikt nie wjeżdża, tam nawet te busy... Tam jak jest to wyjście, to tam już nikt nie może wjeżdżać. No i stoi ten Bentley. No mówi, prezydent, minister, nie wiem kto to jest, ale ktoś na pewno ważny.
Idę tam z boku, bo ten busy jeżdżą z boku. Czekam. No i wychodzę później z tej toalety. Patrzę, że widzę, że ktoś się pakuje do tego Bentleya. Mówię, a zobaczę kto to jest, bo jestem ciekawy, po prostu chciałbym zobaczyć. Patrzę, a to kurwa ta dupa. Czajcie to. No ja nie wiem. Ja nie wiem kto to był. Ale możliwe, że to był bliski kontakt z jakimiś Illuminati. Nie wiem. Za dużo tych teorii spiskowych, Michasiu. Dobra, chyba już się nagadałem. Wydaje mi się, że już mi zaschło w ustach. Chciałbym porobić sobie pompki, wydaje mi się, ale nie mogę za bardzo tych pompek porobić ze względu na ten tatuaż. Chciałbym jeszcze poczekać. Blizny generalnie nie goją mi się zbyt szybko. Tu mam takie blizny, też mam taką, tu też mam taką, tu mam taką. Także wolałbym, żeby mi się ten tatuaż zagoił dobrze i już wam zdradziłem, co będzie dzisiaj i co będzie w tym tygodniu. Generalnie dzisiaj też mamy live'a na Hajsoholikach, będziemy gadać o uzależnieniach, o właśnie. Będziemy mieć gościa specjalnego, także też muszę się trochę tam przygotować do tego. No i co? No i skończymy tego live'a. Z tego to wideo, tego vloga, znaczy to byłem ja, Michalski. Wydaje mi się, że fajnie nam się gawędziło. Napisz też tam w komentarzu, co u ciebie i niedługo będzie fajne wideo, fajny content. W ogóle ostatnio dobiłem do 14 tysięcy subskrypcji na tamtym kryptokanale, chociaż chciałbym do 1000 i jeszcze w tym roku. W tym roku to myślę, że dobijemy tutaj. Jeszcze zrobię robotę. Michał robi robotę, także tak. Także zostawcie, proszę, łapki w górę, jakąś subskrypcję i lecimy z tym. Siemanko, Eloszka, yo! Oh, 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 oh